Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za dziś dobry wieczór. Proszę Państwa, chciałem się taką refleksją podzielić, ponieważ mówi się, że twórcę można poznać poprzez jego dzieła, twórczość. Ja akurat miałem taką przyjemność wielką poznać się właśnie poprzez dokładnie jej twórczość, ponieważ ja jej wcześniej w życiu na oczy nie widziałem i przybyłem pewnego pięknego dnia do Galerii Piecowej, gdzie były właśnie wyeksponowane jej prace, jej obrazy i po prostu urzekłem się od razu jej osobą, nie znając jej wcześniej osobiście. I potwierdzam, że naprawdę w miarę upływu czasu, w miarę jak ją poznawałem, to wszystko, co zawiera się w jej obrazach, ta ekspresja, ta pasja przede wszystkim, to wierzcie mi, ta kobieta to w sobie ma. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że mogę uczestniczyć właśnie w kolejny raz w wernisażu jej prac. I wierzcie mi, że wszystkie te wiersze, które są niejako przyporządkowane konkretnym jej obrazom, poczułem z serca, że właśnie te, a nie żadne inne. I naprawdę to jest niesamowite doświadczenie, do którego właśnie przez wiele lat w życiu dążyłem, żeby te dwa światy się przeplatały. Malarzy i poetów. One się świetnie, uważam, uzupełniają. Tworzą wręcz taką niesamowitą kreację artystyczną, przed którą nie wiedzieć czemu wielokrotnie na mojej drodze poetyckiej obserwowałem, że ludzie uciekają, właśnie twórcy. Nie wiem, czy boją się konfrontacji, z czego to wynika, natomiast nam się udało, jestem tu ogromnie wdzięczny Bożenie i Jurkowi, że w tym gronie się spotykamy. Nie ukrywam, że prywatnie bardzo ich wszystkich lubię i nie mówię tego dlatego, że stoję tutaj i to mówię, tylko naprawdę bardzo jestem wdzięczny losowi, że postawił ich na mojej drodze. Zawsze te spotkania, uważam, moje z nimi mnie ubogacają i to poza sferą już artystyczną, że tak jak mówię, bardzo ich lubię i słuchać i przebywać w ich gronie. Mam nadzieję, że te spotkania będą częstsze. No i żeby już nie przedłużać, bo głos oddam Jurkowi, serdecznie Państwa zapraszam do oglądania, oczywiście czytania. Pozdrawiam serdecznie, potem pozwolę sobie przeczytać moje wadyż. Dziękuję.